Przedstawić kilka ważnych informacji. To jedną z najważniejszych informacji, która nas czeka i to, czy nie informacji, które czeka, tylko zadań, które nas czeka, to jest zajęcie stanowiska w formie opinii na temat studium uwarunkowań przestrzennych. Pozwoliłem pani Basia, ja mają prośbę przesłała do państwa informację w wersji papierowej studium najbliższej dzielnicy. Natomiast w wersji elektronicznej też wiem, że ci, którzy się zainteresowali, to już mają z tych źródeł. Natomiast są na stoliku zgrane w wersji elektronicznej propozycje studiów. Odbyło się spotkanie Urzędu Miasta Krakowa z prezentacją. Konsekwencją tej prezentacji jest między innymi są te zapisy. Przypomnę, oczywiście ja wiem, że wszyscy państwo wiedzą, ale to może tak temat przypomnienia, czym jest studium i czym jest studium różnorodne. Otóż studium nie jest prawem miejscowym i na podstawie studium nie wydaje się żadnej decyzji, nie wydaje się UZ, pozwolenie na budowie, żadnej decyzji administracyjnej. Ale studium jest to kierunki, w których ma być miasto i jeżeli są robione plany, zmiany w planach, szereg te, które są ciągle plany, bo mamy takie kuriozum, do czego za chwileczkę wrócę, już nowe plany robi się według studium, czyli to wytycza na przyszłość, jak ma wyglądać nasze miasto, a w tym wypadku nasza dzielnica. Na przykład, myślę, że w najbliższych latach powstanie metro i to ze względu na technicznego, ekonomicznego, finansowego, ale to metro jest planowane. Między innymi od przez ulicę Zamojskiego, przez ulicę Przewóz, czyli tutaj przecześć Podbruda przez Zabłocie. I tam, gdzie już jest to planowane, jeśli to studium będzie w tej wersji, jaka jest, to są pewne ograniczenia, na przykład w inwestycjach są pewne ograniczenia i są konsekwencją tego, jeżeli byłby zmieniany plan, będą zapisy w planie. Za chwilę się pojawi pytanie, co z tymi planami, bo tam się z tyłu mamy zaproponowanych na terenie Podburza toczy się postępowań, 5 nowych planów w Starym Podburzu, w samym Starym Podburzu. Otóż, proszę państwa, jeśli się okaże, że któryś z tych planów nie byłby przyjęty uchwałą Rady Miasta, a zostałoby przyjęte studium, plan idzie do kosza. Otóż, to co jest przedstawiane przez Wydział Planowania Przestrzennego, biuro, wygląda tak, że wszystkie te plany, które zostały zlecone, powinny zostać zamknięte uchwałą Rady Miasta, według starego studium. I dopiero wtedy zostało uchwalone nowe zgody. W związku z tym, jak zobaczycie, nie ma teraz przystąpień do nowych planów, bo musi być okres wykonania tych planów, bo inaczej ta praca planisty idzie po prostu w większości do kosza, bo podstawa, na której się wykonuje plan, to jest przede wszystkim studium. I to studium wyznacza kierunki rozwoju. Jeśli będą zmienione miejscowe plany, jeśli będą zmiany punktowe, to wtedy już według nowego studium. I tam już mówimy o wysokościach, intensywnościach zabudowych, o korytarzach komunikacyjnych, o strefach zalewowych, o ograniczeniach w zabudowie, o tych wszystkich rzeczach, które są już potem uszczegółowione w miejscowych planach. Dlatego to studium jest takie ważne, bo wyznacza na kilkanaście, zaledwie kilkadziesiąt lat. Ono wyznacza do tego momentu, do kiedy jest powołane nowe studium. W ostatnich 20 latach były dwa razy, jedno studium było robione przez pana Ziobrowskiego, a drugie było przez pana, nie przepraszam, trzy razy było studium. Studium, tak jest, jeden tam liczyli jednemu, ile jedno słowo wtedy kosztowało. Było bardzo krótkie. I było robione, nie, ale ja mówię według nowych, ostatnich 20 latach. Bo trzy razy były studium robione. Ostatnio jest dosyć mocno zmieniany, ale ten dokument nie powinien być tak często zmieniany, bo on jednak nie może przechodzić jakby z jedności w skrajność. Pokazuje oczywiście w pewnych kręgosłup, bo ani się zmienia przebieg Wisły, ani się nie zmieniają inne rzeczy. Ale plany były ogólne robione, tak. Ale to studium ostatnio się często zmienia. Niemniej jednak dochodzimy już do takiego momentu, że ten dokument ma stanowić taką jakby grubą postawę historyczną. Na przykład nasze dzielnicy na terenie Płaszowa, na Bazach, w rejonie TVN-u, bo to jest takie jakby dla państwa znane miejsce, pojawiają się budynki wysokościowe.
Jako jedyne miejsce w Katowicach. Na tym miejscu. W związku z tym oznacza to nie mniej, nie więcej, że wrócą. Rozumiem, że technologia teraz jest taka, że robi się, palmę się robi w Dubaju, w oceanie i tam się buduje budynki, także to jest kwestia kosztów. Nie? I myślę, że to różnymi metodami można, to kwestia kosztów. Ale planuje się i to jest nasza dzielnica. Planuje się nowe przejścia przez Wisłę. Także proszę Państwa, temat jest, ale też również oprócz tego, co ma być zabudowywane, my już jesteśmy na tym etapie, że jeżeli chodzi o większość naszej dzielnicy, te tereny powinny być już w większości chronione. Bo mówimy o rozbudowie, rozwoju, to jest Rybitwy, Przewóz, tam jest dużo terenów jeszcze otwartych i z różną możliwością zagospodarowania jako dziewiczy. Częściowo na terenie Płaszowa, ale również zmiany przekształcenia, czyli my również się oczekuje pewnej ochrony tego, co jest, po to, żeby warunki życia mieszkańców się nie pogarszały. W związku z powyższym należy w ten sposób byłoby podejść do tego studium i na przykład nie ma ochrony w tekście, ani nie ma ochrony w grafice obiektu sportowego na terenie Podgórza. Jest jedyny obiekt zaznaczony zielony, to jest u góry, jest korona, ale z częścią komercyjną tam też u góry i to trudno odczytać jak. Natomiast ani boisko Podgórza, ani boisko Płaszowianki, ani boisko na Rybitwach nie jest w żaden sposób chronione ani zapisem, ani graficznym. Zabudować. Nie, no tak, no, jest. To ja mówię taki przykład, bo to jest, nie omawiamy dzisiaj tego. Natomiast proszę Państwa, świat, mamy i druga jest rzecz, to jest taka, że jest prośba, żeby te uchwały pojawiły się do końca miesiąca stycznia przekazane. W związku z powyższym nasz harmonogram tej dyskusji, bo uważam, że powinna być sesja temat, musimy odbyć specjalną sesję w tej sprawie, tematyczną. I teraz jest pytanie, czy tą sesję odbędziemy albo 31, ale 31, proszę Państwa, jest mnóstwo różnych spotkań, jak konwent przewodniczących i tam jeszcze w dzielnicy ósmej. W sprawie ordynacji, którą też Państwu tak troszkę będę mówił, bo wysłanie do Państwa każdego maila dostaliście ordynację. Jeśli Państwo, co nie korzystają z poczty elektronicznej, mogą zawsze przyjść do Rady Dzielnicy i dostać się Pani Basia z i dostają to do teczki. Było pytanie, czy to zdążą. Oczywiście to jest taki, no, nie jest to za bardzo uchwale, ale jeżeli chodzi o, mógłby to być na przykład 1 lutego, bo 1 lutego jest w piątek. Myśleliśmy o 4 lutym, żeby to było we wtorek, bo i tak nie są w stanie wyrobić się, bo zanim przerobią tej ileś opinii. Ja też rozmawiałem dzisiaj z panem Barańskim, odpowiedzialnym za... Tak, to jest kierownik biura, który zajmuje się studium, który prowadzi ten... Gdy to będzie we wtorek, też się nie stanie. I myślę, że w tej sprawie wystosujemy pismo, że my po prostu dalibyśmy później, byłoby to kalendarz, a może być. 5 lutego odbyłaby się tematyczna sesja na temat studiów. Sprawy bieżące. Tam mamy jedna WZK dzisiaj wpłynęła do Rady. W związku z tym, ale generalnie tematyczna sesja dotyczyłaby studiów. I myślę, że przy tej okazji możemy się też pochylić nad tymi planami, które są teraz procedowane. Czy pan samą będzie? Tak, myślę, że 17:30. We wtorek 5 lutego. Czy ktoś w tej sprawie jakby chciałby? To ja z Państwem. No to jest za 2 tygodnie. Jeszcze na to, żeby komisje indywidualnie rady spotkali się. Jeśli wiem, że tu mówił pan Stecki, pytał mi się, czy byłyby tematyczne komisje, żeby się dwie komisje spotkały. Ja nie widzę żadnych problemów. To nie jest jakby kompetencja ani przewodniczącego, ani zarządu, że dwóch przewodniczących się spotyka ze sobą i mówi, zrobimy komisję wspólną. To takie komisje już miały miejsce, żeby się spotkała, jeżeli będzie taka oczywiście wola. Komisja Infrastruktury z Komisją Planowania Przestrzennego. Myślę, że i będziemy się w mniejszych gronach, bo to jest kwestia, że Państwo lokalnie mieszkają w poszczególnych obszarach. Jakby każdy, oprócz tego, że zna całą dzielnicę w sposób jakby ogólny, mniej lub bardziej, to najbardziej zna te obszary, którymi tam jest autochtonem, którym jest wybierany lub na których mieszka. No niekoniecznie czasami miejsce wyboru jest miejscem dla znajomości.
I to jest kwestia proporcji. Dobrze byłoby, jakby te wszystkie projekty, proszę Państwa, zeszły się tutaj do zarządu, żebyśmy nie zadyskutowali się na sesji, żeby one nie były jakby przeciwstawne i nawzajem się uzupełniały. I taką formułę byśmy, proszę Państwa, przyjęli, że do dnia, ale do końca stycznia, żeby te wszystkie Państwa uwagi wpłynęły tutaj do zarządu. Żebyśmy mieli pieniądze, żeby można było je usystematyzować, ponanosić, zobaczyć, czy są równo. Chcielibyśmy się też jako zarząd, żeby przygotować dyskusję, żeby to było nie chaotyczne, bo w sposób, żebyśmy mogli do sposób jakby taki bardzo... Czy ten schemat, który będzie omawiany, to tylko wewnątrz? Tak, to jest nasza wewnętrzna sesja, to jest opinia rady. Jeśli Państwo oczekujecie, żeby kogoś tutaj z Biura Planowania Przestrzennego poprosić, ja poproszę. Ja uważam, że powinno. Znaczy, to położenie, które na przykład mogą być bezzasadne jakby. Ja się boję na przykład, że na przykład mogę zbyt szczegółowo wejść. A ja wolę dwie bezzasadne i z dużą szczegółowością i ktoś odpowie mi na piśmie, niż odpowie na sesji, że coś jest niepotrzebne, a potem dowiemy się za dwa lata, że gdyby było napisane, że w tej sprawie nie zabraliśmy głosu. Powiem szczerze, my się nie musimy na tym znać. My możemy oczywiście się dopytać, co autor miał na myśli, ale trzeba powiedzieć tak, jak czujemy. To nie jest wiedza tajemna. Tam można napisać rzeczy, które nie do końca są z punktu widzenia planistycznego profesjonalne, ale to oni są po to, żeby obrócić to na język planistyczny, urbanistyczny. Natomiast oczekiwania, to wiadomo, że głównie jest tak, zakres, czy zieleń taka, czy powinno w to wchodzić, nie powinno, co można tam zrobić, czy wysokość taka, która powoduje, jeżeli nie, to dlaczego, nie ma, mamy, możemy dyskutować, no, jeżeli mamy strefę zalewową i planuje się jakieś inwestycje, jeżeli chodzi o mocne, o dużą intensywność zabudowy, na strefie zalewowej pytanie, to się dwie rzeczy ze sobą kłócą. No bo to się kłóci z jednej strony miejsce zalewowe, no, znaczy... Z tego architektura dopuszcza na terenie. Ale słowo dopuszcza, a słowo planować intensywne, bo teraz architektura co dopuszcza? Jest w miejscowym planie, a dlaczego jest w miejscowym planie? No bo jest studium. I teraz jest też, obracamy się w kółko. Dlaczego dopuszczono budowę? No nie można było nie dopuścić, bo jeżeli dokument nie jest zgodny ze studium, to wojewoda przy opiniowaniu uchwały Rady Miasta przede wszystkim bada, proszę Państwa, zgodność ze studium. Jeśli jest w jakimś obszarze niezgodne ze studium, albo któryś z właścicieli terenów, albo niewłaścicieli, albo który planuje na którym terenie zrobić i stwierdzi, że nowy plan narusza jego interes i stwierdzi, że na jakimś obszarze był niezgodny, to jest podstawa do miejscowego uchylenia albo w całości, jak się wojewoda uprze, albo w tym punkcie uchylenia miejscowo planu. Bo to ma być, i dlatego się trzeba naprawdę pochylić nad tym studium. Myślę, że dość dużo na ten temat powiedziałem. Czy w sprawie studium ktoś chciałby, żebyśmy się nie rozdyskutowywali? Ja rozumiem, że liczę, że przewodniczący i tutaj w grupach, czy w jakichś obszarach, proszę Państwa, i do końca stycznia umawiamy się, że do końca stycznia materiały wpływają tutaj, żeby można było je po prostu usystematyzować, dobrać, czy wtedy byśmy nawet i wstępnie nawet rozmawiać trzeba wtedy planowaniem. Postaram się zaprosić pismem, żeby ktoś z planowania przestrzennego tutaj był. Natomiast bardziej kwestia jakby rozczytania sprawy, czy pomocy, niż kwestia jakby koreferatu tego, czy oceny, co robimy, bo mamy do tego prawo. Druga rzecz, proszę Państwa, która jest dosyć ważna, to jest sprawa dotyczy zmiany w ordynacji wyborczej. Otóż też, proszę Państwa, drogą elektroniczną została wysłana do Państwa propozycja zmiany ordynacji wyborczej. Została ona od 24 z prośbą o wyłożenie go w siedzibach Rady i to jest zrobione od 24 stycznia, czyli od, będzie robione od 4 do od czwartku na okres 30 dni z możliwością składania przez mieszkańców opinii w przedmiotowej sprawie ordynacji do Rady. My to jeszcze zamieścimy teraz na stronie, nie wiem czy nie zostało, jak jeszcze nie, to na stronie internetowej zamieścimy informacje, bo to nie jest tylko informacja dla tych, którzy są teraz radnymi, tylko generalnie do mieszkańców, którzy potencjalnymi radnymi mogą być, bo to jest sprawa... Jakie są zmiany? Są, na przykład takie, że w tej propozycji pan premier się odniósł, że nie potrzeba będzie 15 podpisów. Było 15 czy 25. Teraz jest taka propozycja, żeby różnicy nie było. Czy
Czyli już bardziej... Czy to w ogóle nie było? Proszę Państwa, nie chcę komentować niektórych zapisów, bo zaś powiecie, że to nie jest jeszcze miejsce na dyskusję, bo rozpocznijmy ją. Proszę Państwa, będzie to... Moment. Będzie to, ten dokument jest w racie do wyłożenia dla mieszkańców. To zostało nim zeskanowane? Wysłane? To link został wysłany, także możecie Państwo sobie, każdy, który posiada wersję elektroniczną, bo nie będziemy drukować, bo to by zaś las giną. Państwo wiecie sobie, drukujecie. Ci, którzy nie posiadają poczty elektronicznej, jest możliwość zawsze skorzystania z kierowania tutaj. A można prosić też, nie wiem, pod ręką właśnie mam, żeby przeczytać starą wersję, żeby sobie łatwo porównać? Starą wersję każdy z nas, Państwa, dostał każdy z nas, jak został radnym, jest na MIP-ie, ale dostał każdy, zależy szafki, jak skład przed złożeniem ślubowania, każdy z nas dostał teczkę. Statut, regulamin, na początku statutu i ordynacja wyborcza. Na początku statutu tutaj, także natomiast podejrzewam, że pan to ma w domu. Ale jak trzeba, to... Nie, tylko mówię, to każdy z nas dostawał przy tym, tej wyprawce, że tak powiem, radnego na samym początku. To jest to. I proszę Państwa... to jest to, że mamy takie spotkanie, będziemy prosić jakiegoś przedstawiciela dziedzictwa, który jest na zarządzie. Bierzemy osobę, która też do nas statutu, bo tu spotyka się dzielnice. Natomiast na Praskiej, natomiast powiem tak, ta sprawa oprócz opinii to jest przede wszystkim, pomysł był taki, żeby część ordynacji wyborczej wpisać do statutu miasta. Nie wiem, na czym to się skończyło ostatnio, bo to były różne pomysły. I zarówno z dzielnicami, bo jeżeli to przyjmie się uchwałą Rady Miasta, bo część zapisów z tej ordynacji wyborczej będzie zawarta w statucie miasta. Statut miasta zatwierdza plenum. Natomiast ordynację zatwierdza Rada Miasta uchwałą. Między innymi w ordynacji jest podany termin. Oczywiście była dyskusja, czy termin, który był rozdzielony od Rady Miasta, był dobry czy zły termin. Jedni twierdzą, że dzięki temu, że była mniejsza frekwencja, ale przyszli ci ludzie, którzy nie byli związani z polityką, bo chcieli zagłosować na tych, którzy byli lokalnie związani. Ja mówię, inni twierdzą coś innego. To jest zupełnie jakby jedna sprawa. Wiem, że były problemy poprzednie, że się czasami było tak, że nie dochodzili ludzie, jak były wybory do Rady Miasta, to nie wchodzili do Rady Dzielnic, bo to jest inna komisja wyborcza i często było tak, że potem się te różnice... Przecież byłem głosowany, nie było cię na liście, a to trzeba było być do następnego. Jak były wybory znowu tylko do dzielnic, to wiadomo, że wchodzę i są tylko głosowanie do dzielnic. Są dużo jest za, dużo jest przeciw. No. Jakby... To jest jakby... Ale to też wynika w statucie, bo w statucie jest również terminarz wyborczy. Czy to koreluje z terminarzem Rady Miasta, czy nie? To jest druga rzecz. Trzecia, proszę Państwa, informację, którą chciałem Państwu przekazać odnośnie realizacji budżetu, to zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej, odnośnie wyższych poszczególnych paragrafach. Otóż na tych trzech paragrafach mamy kwotę 0 i to jest dalej wykorzystane 0, to się nic nie dzieje, 40-20. To były bodajże zakupy. Mamy wykorzystane, ja tylko podam w procentach, 88-22%, 42-60-70-33-7%. Tu mamy małe wykorzystanie, ale to jest 1000 zł, wykorzystaliśmy 270, nie wiem czy to jest 42-70. Naprawdę. No to ksero naprawialiśmy, nie wydawaliśmy więcej niż, nie czuliśmy specjalnie, żeby naprawiać. 43-00 to jest chyba czynsz. To są te inne usługi, 90%. 43,70, 83%, 44,10, 99% i 20% razem po tych zmniejszeniach, które zrobiliśmy z 22 tysięcy złotych, wydaliśmy 17 tysięcy na utrzymanie dzielnicy, 995,10 groszy. Wydalibyśmy więcej, potrzebujemy niestety, przypomnę, że w związku z sytuacją w mieście każde zakupy muszą posiadać kontrasygnatę skarbnika. Na przykład mieliśmy na zakup komputerów kontrasygnatę
pani dyrektor magistratu, ale idę już się skarbnie. I potem na samym końcu. Proszę? No nie, ale jakby skarbnik, no znaczy nie, jeżeli nie podpiszę skarbnik, to można i wtedy bezpośrednio do prezydenta. No, żeby... Nic się takiego, no wie, pasowałoby, ale nie ma tak, że brak tego sprzętu uniemożliwia pracę, bo byłby lepszy ten komputer, szybszy, bo on jest już w wersji agonalnej. To jest, proszę Państwa, w 2013 roku informacja od prezydenta miasta, wprowadzono nowy system gospodarowania odpadami. Dostaliście do Państwa o tym. W związku z tym o tych nowych zasadach, o MPO, jest to wymóg ustawowy. Podobno macie to zmienić. Zobaczymy. Materiały są przesłane dla radnych miasta, nie jednocześnie. Uszczegółowienie. Pani Basiu, przesłaliśmy to, co dostaliśmy. Dostaliśmy pismo od prezydenta z prośbą, przesłaliśmy dalej. Ale nie wiadomo dalej, o co chodzi, panie przewodniczący. Znaczy, ja powiem szczerze, jak wysłuchałem ostatnio pana prezydenta, pomysł mi się podoba, tylko nie realny. No wszyscy wiemy, że w Krakowie jest smog. Oprócz smoka pod Radem, mówię, smog był. Wiratel smoka. Tak. I mamy ilość tam pyłów nawieszonych, furany, jakieś inne rzeczy wynikające tam z spalenia w tych kotach. Natomiast no, radykalne jest to, że pan prezydent powiedział, że zawiązuje do marszałka województwa, który ma takie kompetencje, że może to zrobić, o zakaz używania w paleniskach otwartego ognia, czyli mówiąc inaczej, paliw stałych, czyli nie można palić węglem, żadnego. Ja rozumiem, że pan się uśmiechał, pan mieszka w bloku, bo pan... Nie uśmiecham się, bo to jest takie szerokie paliw stały, drewno też jest paliw stały. Tak, no nie można palić, nie można palić, tylko że jest pytanie, że 1/3 mieszkańców tego miasta posiada piece, nie posiada ani dostępu, często nie ma tam gazu, nie posiada, nawet jak ma gaz, nie mają piecy, które są na gaz. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy, czyli co, ilość emerytów, bo to głównie dotyczy ludzi starszych, bo jeszcze młodym to się narzuci, jak jest okres przejściowy, to jest szansa, że przy dofinansowaniu coś można zrobić. No najlepszy to jest gra ekonomiczna. Schodzi gaz o 50%, nagle się okazuje, że się opłaca palić gazem. I nie trzeba tu żadnych ustawy, nie trzeba tu nic. Sami ludzie, bo to jest najlepsze, bo ludzie, co na pewno umieją liczyć, to umieją liczyć pieniądze. Jak się opłaca, będzie opłacać palić gazem, to będzie się, jak się będzie opłacać mieć MPC, to będą przechodzić na MPC. Nie będą palić drewnem, węglem, etc. Teraz węgiel to jest 700 zł jedna tona, to jest kłopot, bo to trzeba przywieźć, trzeba zarzucić, jest popiół, jest kominiarz, są problemy, jest brud, jest różne problemy. Przy piecu gazowym te problemy znikają. Regulatura, regulowanie, temperatura, komfort życia. Tylko, że jest kwestia ceny. Jak cena zejdzie... Na przykład mieszkanie 80 metrów kwadratowych, dogrzane w zimie, latem wychodzi hamba w granicach 1000 zł. Więc za miesiąc w tym samym mieszkaniu nigdy w życiu to nie będę nie spali. A temperatura była po prostu podobna. Większość ludzi przerzuciło się na porównanie. Ktoś powiedział, że dobijam powietrze, ale to by tak było. W każdym razie
jakość tego gazu jest fatalna i mało tego, proszę pana, podejrzewam, że teraz są przewalone te rachunki, a tylko 25 groszy na metrze będzie odliczane po obniżce i po prostu przygotowali takie wszystkim rolnym rachunki niebotyczne, żeby się zmniejszyć. Mówią, że będzie 10% tańszy. Ja bym nie chciał odpowiadać, proszę państwa, w tej sprawie dyskusji, bo teraz temat wysoka gazu to jest jedna. Rzucamy, nie, tylko mówimy o problemach, proszę państwa, w tym roku akurat się sposób, bo jest tak, nie mamy niskiej, bardzo mocno temperatury, jest było sporo blisko zera. Pokazuje się to, z czym się Podgórze i Kraków w szczególności, a Podgórze w szczególności, a Kraków się boryka, to jest kwestia smogu, braku przewietrzania, zalegających mgieł, zawiesiny pyłów, etc. Coś, co i tak trzeba robić, żeby... Proszę wszystkie dużą aglomerację. Pojedziemy do Zakopanego, proszę państwa, jest podobna sytuacja. Ja nie wiem, czy jest gorzej niż w Krakowie, bo ja w Zakopanego w ogóle oddychać nie mogę. Tam jest w ogóle total. Wychodzi się wyżej, jest zdecydowanie lepiej. Ja nie mówię, że mamy to rozwiązanie, ja tylko stwierdzam, że najlepsze rozwiązanie to jest rozwiązanie ekonomiczne i ono jest najszybsze. Gdyby się okazało, że w Polsce gaz to nie tańszy, chociaż twierdzę, że głupki nawet my byśmy byli w stanie ropę doprowadzić do tego, że mielibyśmy Saharę, to byśmy kartkę, byśmy nawet piasek mieli na kartki. Problem polega na tym, że nie umiemy gospodarzyć. I taka jest prawda. Ja nie chcę rozwijać tematu, mówię o problemie, który nas dotyczy, pan Jacek. Ja tu dwie rzeczy chciałem zauważyć. Jedna to pan to, że myślę, że przy uwagach do studium być może też warto pomyśleć o tym, bo nie wiem jak studium przewiduje wszędzie zabudowę, ale ja tam znalazłem taki zapis w studium, że należy zamykać, nie znam się, nie jestem architektem, urbanistą, ale że należy zamykać budynki tam od strony Wisły, prawda, zabudowywać, czyli twarzą do Wisły, że tak można powiedzieć. Ja bym powiedział, że taki zapis nie spowodował tego, że wszystkie nadbrzeża tak naprawdę zabuduje się w stanie własnym, czyli to przewietrzenia w ogóle nie będzie. Myślę, że to z tym też... Największe przewietrzenie jest duże. Musimy pamiętać też o tym. A dwa, taka ciekawostka, nie wiem czy wszyscy na Facebooku to dość było głośno, to nie wiem czy wszyscy mają. Nie wiem czy państwo pamiętacie, niektórzy pewnie pamiętają, niektórzy słyszeli, że takim symbolem smogu w latach powojennych był Londyn, prawda? W tym momencie Londyn jest chyba jednym z najczystszych miast Europy, tam było takie porównanie. I kamizna. To było porównanie takie, jak ile wdychamy powietrza, takie benzo, jakieś tam, pamiętam właśnie. My wdychamy w Krakowie w ciągu roku wielokrotność 2500 wypalonych papierosów. Przeciętny mieszkaniec, a w Londyńczyk 25. Więc da się to zrobić, tylko to trzeba myśleć, że rzeczywiście na czasu, rozsądku i finansowe. Zgoda, technologia wyszła daleko, biznes bezołowiowa, także trudne komunikacyjne rzeczy. Od teraz tylko. Proszę państwa, ale nierozwiązane problemu. Oglądałem ostatnio problem gazów cieplarnianych, to jest problem na przykład wołowiny, bo zwiększa się populacja, ilość jeden, to jest śmieszne, ale jedna, proszę państwa, więcej efektu cieplarnianego powoduje hodowla zwierząt niż wszystkie samochody na świecie. 500 litrów zwłaszcza w Polsce. Ja proponuję o tym nie dyskutować, dlatego że po pierwsze od razu się nakłania pewne rozwiązanie, czyli prezydent jest bardzo dobrym wójtem, który mówi, że nie wprowadzi, że należałoby wprowadzić oczywiście zakaz palenia węglem, ale marszałek musi ten problem rozwiązać. A marszałek jest na tyle mądry, że tego problemu po prostu od razu nie rozwiąże. No a my sobie teraz dyskutujemy, to gdzie ile co wdycha. Może byśmy kolejne punkty... Jedziemy na dyskutować, bo... Przepraszam, bo to była taka... Ale to jest chyba temat był ważny. Ja myślę, że w ogóle taką sytuację mamy, jeżeli sesja jest krótka, mamy czas na to, to wydaje mi się, że o rzeczach, które są istotne z punktu widzenia mieszkańców i dzielnicy można porozmawiać. A nie od razu wynika do domu. No to tak sobie potrzebujemy. Nie wiem, panie Bogu, pan Bogu, to jest 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 pan Bogu,
Właśnie. Wpłynął już trzeci wniosek od pana Tadeusza Spyskiego do zarządu o spotkanie, że mieszkańcy rejonu ulicy Przyszłego Wiejskiej zapraszają na spotkanie państwa przedstawiciela, to rozumiem, że przedstawiciela dzielniczego zarządu. Planujemy zorganizować drugi połowie stycznia. Chcielibyśmy przedyskutować wszystkie możliwości zmiany dramatycznej sytuacji na ulicy Przewóz. Rozumiem, że chodzi o brak chodników. Również żołnierzy, obok dzieci idących po drodze, nie ma ani chodnika, ani oświetlenia, czy chodnika z pani Tadeuszu, ani chodnika. Zależy nam na omówieniu wszystkich aspektów tej sytuacji. Nie zapewniamy w celu liczenia na zrozumienie potrzeby mieszkańców. I odbędzie się w pole numer 47 przy ulicy Myślickiej. Kwestia organizacji roku przy ulicy Myślickiej. Nie wiem, co można zmienić w organizacji roku na ulicy Myślickiej. Proszę, rozmawiajmy na ten temat zarządu między sobą. I proszę państwa, do takiego spotkania się trzeba przygotować i mówić o szczegółach. I jeśli byłyby szczegółowe tematy, które chciałoby poruszyć, to te szczegółowe tematy, doprecyzowując, czego by miało dotyczyć, to można zaprosić. I pan proponuje, żeby Fizyki, UA i U, czyli Wydział Architektury i Urbanistyki, Urząd Miasta, Policję Straż Miejską. I wtedy zbierzemy ich. Nie wiadomo po co, nie wiadomo na co, nie wiadomo czy ci, którzy przyjdą, którzy w ogóle coś będą mogli powiedzieć, bo to jest też poszczególne jakby służby, w czym się specjalizują, a w służbach jeszcze są osoby, nie wiem, czy dzielnicowy z tamtego, czy komendant, czy osoby, czy jeżeli chodzi o ZIKI, to z organizacji ruchu, czy z innych służb, czy z utrzymania. Chodzi o to, żeby doprecyzować, proszę państwa, te wnioski. Natomiast moje skromne zdanie jest takie, że tam wszyscy wszystko wiedzą, bo jak czytam wystąpienia pana Tadeusza, to tam wszyscy wiedzą. Na ulicy Myśliwskiej, jeżeli ktoś mówi, że trzeba zmienić, że można zmienić organizację ruchu, odpowiadam, nie ma takiej możliwości na mój stan wiedzy. Oczywiście ja nie jestem alfą i omegą, może się mylić, ale próby były w tej sprawie wielokrotnie robione. Droga dwukierunkowa, chodnika się nie da ani poszerzyć, ani zawęzić, nie można zrobić zawęzić można, bo wniosek był kiedyś, żeby były słupki, czyli ograniczenie bezpieczeństwa, co spowodujemy, że 1,5-metrowy chodnik zawęzimy do 1 metra i matka z dzieckiem i po drugiej stronie się ludzie nie wyminą. To możemy zrobić, znaczy powiem szczerze, sprawcą tej rzeczy jest moja skromna osoba. Ja wiem, że cywilizacja się pojawiła jak paru lat, jak to przyszło, ale muszę powiedzieć, że byłem kiedyś taką osobą, jako ówczesny tam w drugiej kadencji i pewnego inspektora i pewnego dyrektora namówiłem, żeby połączyć osiedle Lipska koło Tytoni, bo tam były betony zagrodzone i nie było przejazdu z osiedla Lipska na ulicę Myśliwską. Bo wydawało mi się to rzecz naturalna, żeby połączyć. I powiem szczerze, z punktu widzenia na dzisiaj to był chyba mój największy błąd. Bo pojawił się ruch, pojawiły się pełny objazd, bo notabene to jest nieformalna droga, która została połączona tam pod Tytoniem, bo pod Tytoniem tam nie było drogi, proszę pana. Osiedle było na końcu zakończone zatoczką, był beton i brakowało 50 metrów drogi. 50 albo 100. I nawet płyt nie było drogowych, bo za Tytoniem była zatoczka, to co pan widzi, to była zatoczka i stały płyty betonowe po osiedlu, jak tam Siczek i Skupka pozostawiali, stały takie na metr wysokości, także na niemożliwości nawet przejść, ścieżka była z boku wydeptana. I wydawało mi się, że trzeba połączyć to osiedle, żeby zintegrować, bo teraz tak, wyjazd mamy tak, komunikację zbiorową mamy przy osiedlu Lipska, no bo tam jest pętla tramwajowa i są autobusy. Komunikacja zbiorowa nie chodzi przez Myśliwską i nie może chodzić z dwóch przyczyn. Po pierwsze z progu zwalniający na osiedlu Lipska. Ktoś kiedyś wiedział, że są odkręcane. Ja cały czas pierwsze, że mam dobre oczy, one są murowane, czy wybudowane z kostki drukowej i się nie da odkręcić, tylko by trzeba było zasięg wyprostować. A w związku z tym, że nie są wydzielone parkingi, spowodowałoby to zwiększenie szybkości, mogłoby się okazać znowu, że wypadki, problem. I nie można tam prowadzić komunikacji zbiorowej, bo autobusy, były głosy, że chcieliby ludzie, żeby jeździć pod szkołę, jeździ tylko mały autobus.
W związku z tym, dobrze Państwo wiecie, że ulicy z przewóz środkami dzielnicy nie jesteśmy w stanie zrobić też. Dlatego, że po pierwsze, to jest projekt, trzeba zacząć od kanalizacji, odwodnienia, przeprofilowanie drogi i zrobienie chodnika. Jedyną rzeczą to jest to, co wystąpiliśmy, żeby próbować wymusić, szczególnie zwróceniem słowo na wymusić, na nowych inwestorach w ramach infrastruktury, na dorobienie tam infrastruktury. To znaczy na, bo ten, na nieszczęście ubolewam nad tym, ci, którzy przychodzą, ci deweloperzy nie są obciążeni umowami infrastrukturalnymi, mimo że korzystają z infrastruktury miejskiej. W związku z powyższym, panie Tadeuszu, doprecyzować szczegółowo, bo siądź za stołem, pan, znając życie, pan też siądzie z drugiej strony i wszyscy sobie naładują i a dlaczego to, a dziury, a tego i powiemy i rzucimy, rozumie, że chcemy rozwiązać problemy, miejsce na to, żeby robić, żeby iść do przodu. I spotkanie zapraszamy, możemy zaprosić dzielnicę. Bardzo proszę. Takie spotkanie też planuję zrobić w tamtym obszarze, jakby szerszym, w klubie sportowym Płaszowianka, także też chcemy, żeby korzystać z tych grobów burmistrzów. Pan? Nie jedną rzecz, chciałem tylko powiedzieć, że pan przewodniczący rozmawiał u mnie w okręgu na odbyło się spotkanie z Wikitem, ze strażą miejską. Pan przewodniczący, który był pan Tomek też. W sprawie ruchu na punktowej parkingu, na kilka było problemów. Ja myślę, że najistotniejsze udało się przynajmniej podjąć pewne kroki, aby je w jakiś sposób rozwiązać. Nie wszystko się pewnie zrobiło, jakby się chciało, no wiadomo, ale najważniejsze sprawy. Myślę, że na to wyjdzie do rozwiązania. A w tym tygodniu, w piątek, będzie na ulicy Wody. Miejmy nadzieję, że dokończymy, że my próbujemy rozwiązać problemy. Pan Tadeusz. Znaczy ja mam tylko prośbę, proszę mnie tak trochę jak zarzut, żeby tego ktoś jak dyskusja nie mówiła, ale ja mam prośbę jednak takie odpowiedzi, że tutaj jest wymaga dopracowania, nie mówię, otrzymałem to wcześniej, bo mam pierwszy mail jest 17 grudnia, bo to od tego momentu kilka czasu minęło. Ja mam to na pewno dobrze przygotować, a jeżeli bodajże drugiego stycznia się słowa przypomniałem, później czas wysłałem, troszeczkę już inaczej to napisałem. Na najbliższej sesji to przepracujemy panu. To jest właśnie tak, bo 17 grudnia to już jest ponad miesiąc, więc ja. Odbyła się sesja w międzyczasie? No nie, ale zacząłem się spotkać pewnie troszeczkę wcześniej. Bo myślę, że mógłbym dostać jakąś odpowiedź wcześniej. Ktoś to przeczytał. Bo. Czytamy też Facebooki, co się tam. I bardzo dobrze. No i to jest do przeczytania. No, cieszymy się. Prosimy na to wszystko. Pan Adam. Ja króciutko nawiążę jeszcze do tej walki ze smogiem tak hasłowo, że można zacząć po malutku już chociażby od dzielnicy. To co ja już sugerowałem przy poprzednim budżecie, że dofinansowujemy na przykład zakup węgla, a może byśmy po prostu stopniowo tym ludziom pomagali przejść i dofinansowali te ramówki. My możemy już na naszym poziomie po malutku zacząć, to nie trzeba od razu wielkich prezydenta listów, marszałka decyzji, to też jest jedna ścieżka, ale my możemy po prostu tu zakazować. Żeby mieć piec węglowy, to trzeba 300-400 zł, kawałek komina i chodzi. Żebyśmy i mówimy o tym, że chcemy dofinansować nie tych, którzy smrodzą, tylko tych, którzy nie mają co włożyć do garka i którym jest zimno. Rozumiem. Jeśli kogoś stać na piecy gazowy, najtańszy to jest 2-3 tysiące i opłaty. Proszę pana, tu jest zaraz 60 tysięcy, jak za 10 tysięcy jednej rodzinie zrobimy, później drugiej, trzeciej i krok po kroku, to chociażby damy sygnał, że jesteśmy otwartą dzielnicą, mimo że mamy sporo kamienic starych. A w ten sposób to nigdy nic nie osiągniemy. Londyn też nagle nie podjął decyzji, że wszystkie piece zamyka. Tylko krok po kroku. Akurat podjął nawet to, że tam się wydarzyło, że dofinansowujemy również ludzi na przewozie, w Płaszowie, w ogóle, do czego to mówisz? Jest masę nowych domów, którzy
Ludzie nie palą gazem, tylko palą na przykład miały. Pokupowali wiece na miał. Mówię do tego, że na jeśli jako dzielnica dofinansujemy jakiejś rodzinie węgiel, to weźmy tej rodzinie, nie wiem, nie znam. Ale ta rodzina pani wydaje tam troszeczkę tego, bo ma jedno mieszkanie, to trzyma kawirę i pali cały dzień. Pan powie do tego. Ale kto to się nie wiesz, krok po kroku, pomalutku. Możemy to zrobić. No, na pewno zwrócimy od edukacji. No to perty, butelki PET wrzucamy do segregacji i palimy. To już jest, bo myślę, że z samego węgla i drewna to nie jest ten problem. Problem to są te dioksyny, furany, to są te rzeczy, które... Dziś po prostu sprawa, ale od czegoś można po prostu zacząć. Dziękuję. Pani Ela. Koleżanka. Odpowiem panu Gronie, że to jest kompletnie nierealne prawo, bo finansowanie w kwocie na przykład 8 tysięcy na węgiel, to jest ona węgla na rodzinę. Czyli za 8 tysięcy nie zrobimy remontu. Bo właśnie ja kiedyś przerabiałam, bo sam pieca jest czym i to są samotne osoby. Przeważnie te osoby mieszkają w lokalach socjalnych. Więc nie tędy droga. Raczej może po prostu, żeby miasto nie wydawało skierować następnych do lokali, które posiadają wiece, tylko przeznaczyło je miasto jako gospodarz. Dlatego, że człowiek, który mieszka w takim lokalu, ma do niego tytuł tylko na rok, 3 lata, góra 5. Więc człowiek, który nie ma tytułu prawnego do lokalu, nigdy się nie zdecyduje ani jednej złotówki wyłożyć na to, bo po prostu on ma tylko przydział. Dobrze, ale idźmy wielowątkowo. Nie ma takiej po prostu możliwości. Jest województwo, Fundusz Ochrony Środowiska można wspólnie. Ale jak my tylko będziemy tych ludzi po prostu poniżali i im węgiel kupowali, to dalej żyjmy jak by nas. Ja proponuję wnioski, żeby ściągnąć pieniądze z węgla, kiedy ludzie, którzy mają bardzo niskie dochody, dostają lokal socjalny, który jest taki w budynku, gdzie jest po prostu tylko ten piec. Może dofinansowywać, że czy będzie taka decyzja. Raczej może przed panią uchwalić. Może za darmo, to chcecie jako skrót myślowy. Czy nie ma nic za darmo? Nie, a gdzie ja znajdę MS? Możemy po prostu poprosić panią czarną. Ale wszystkiego na rozrenia nie zrobimy, to nic się nie zmusza. Po prostu cieszę się, że nie ma dojeść pieniądze. To myśmy te pieniądze przeznaczyli po prostu na zmodernizowanie. Ale że komisja mieszkaniowo-socjalna, jak panowie chcą ten temat głębiej, przepraszam, żeśmy narzucił taki temat, bo jest temat na topie, to żeśmy mówili, tylko głębsza dyskusja, zapraszam na komisję, żeby wyszły gotowe i przekonała się na argumenty. Ja kolega, żebyśmy przez panią Fabian próbowali temat puścić do miasta, żeby po prostu nie przeznaczano na lokale socjalne takich mieszkań, które można by po prostu... Ale pani Fabian nie jest z komisji socjalnej. Ja tylko mam powiedzieć państwu, żeby pamiętać o tym, że piece piecami, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest 55% źródła emisji, a 35% to są auta. Także mówiąc o tym problemie, pamiętaj, że to są auta, nie tylko piece. Dziękuję. No, czyli co do widzenia powinno się mówić gdzieś sam. W Rumunii były parzyste i nieparzyste dni, możemy do tego wrócić. Proszę bardzo. Przesiądziemy się na ale szanujmy się nawzajem. Jak mówimy, to dajmy, żeby inny można... To jest działanie w kierunku. Dziękuję. Kolega Jacek. Nie człowiekowy, który Marzenko. Panie Jurek powiedział coś mądrego, ale potem powtórzę, bo nie słyszeliśmy, bo inni wtedy mówili, tam się nic nie nagrało. Ja proszę, żeby państwo się zapoznali z ostatnią uchwałą Rady Miasta, znaczy nie ostatnią, tylko roku. I że środki, o tym co państwo mówicie w pana mówi, zostały przeznaczone i to duże środki, znaczy duże, pewnie realnie nie zmieni to globalnie sytuacji drastycznie w całym mieście.
jednak duże środki zostały przeznaczone, bo bodajże 900 zł na 1 kW wymianie paleniska, czyli to jest około 12-16 tysięcy na zmianę, jednego paleniska w domu, czy w mieszkaniu. Może dojść do takiej sytuacji. Natomiast jakie będzie zainteresowanie, to pewnie pokażę ten rok. Tam chyba tych pieniędzy, o ile już pamiętam, jest około 3 milionów złotych. Więc może zobaczymy, czy tak hura w tym będzie, jeżeli chodzi o ludzi, żeby zmieniać te paleniska z węglowego na gazowe. Natomiast biorąc pod uwagę, patrząc to, co się dzieje, myślę, że Państwo, ci, którzy mieszkają na peryferiach, bo to Panie Jasku, ani Panie Adamie, nikt tam MPC-u za darmo nie przyciągnie, bo MPC pociągnie tam, czy będzie miał klienta, który będzie odbierał do kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy mieszkań, a nie na indywidualne domki dla rodziny. Problem polega na tym, mogę skończyć, nie przerwę. Problem polega na tym, że ludzie mają coraz mniej pieniędzy. Ja widzę po moich sąsiadach, którzy nawet jeżeli mieli piece gazowe, zmieniają je na ekogroszek i palą nawet nie w zimie, tylko palą cały rok tym, bo mają dalsze, bo mają grzeją ciepło. Drugi problem jest taki, że nawet ci, których może stać mniej lub bardziej, zaczynają powodować różne, za przeproszeniem, syfy. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest kwestia, że nam, nie wiem, umie się zwiększyła jakieś zabudowy czy coś takiego, ale takiej sytuacji, że przyjeżdżam do domu wieczorem i nie mam czym oddychać, bo któryś sąsiad, za przeproszeniem, pali jakimś dziadostwem, to muszę powiedzieć, że dawno tego nie było. No to świadczy o tym, że ludzie tak naprawdę oszczędzają. Ja też jestem przeciwny, bo jak ja sobie patrzę i słyszę, ile osób na mojej ulicy przeszło raka, umarło na raka, albo ma zdiagnozowanego raka, to też się zastanawiam, jakie są tego powody. I czy ktokolwiek w ogóle robi jakikolwiek badania na ten temat, co jest przyczyną takiej zachorowalności. I to jest w tej kwestii. Koleżanka. Pan Bolek. Dziękuję. Kolega, ja dziękuję. Pani Basia. Tak, jedna sprawa. Proszę. A wszystko. No, tak, chciałam Państwu. Tak, ponieważ wkrótce będę rozpoczynała takie prace archiwizacyjne różnych rzeczy z poprzedniej kadencji, to nie wiem, jeżeli komisje chciałyby się zapoznać jeszcze z tymi kserokopiami, które były w tamtym roku schowane, bo one są jeszcze w tym momencie w szafie, a później wszystko będzie Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 33. sesji Rady Dziewiczki i zapraszam do